Cześć, witam was w moim kolejnym filmie na tym kanale. Ogólnie dzisiaj filmików nie miało być, ale jest taka sytuacja jedna, którą postanowiłem nagrać, żeby po prostu oni wiedzieli, co dzieje w mojej hodowli. Zresztą wam pokażę. To jest samiczki kotne. Ta chyba teraz kotna, bo troszkę brzuch jej urósł i przekopuje ściółkę, więc może po prostu kotna była. Zobaczymy. Jak tak, to za 2 lub 3 dni ma termin. Ta w ogóle też już gniazdo tam majstruje w rogu. Ta tak samo. Ta jeszcze nic. Tutaj przy kurach samica PC też. Ale ona już troszkę tak jak fajnie się dobudowała. Pokazuję. O. Tu dałem do jej spore słomy, co ona sobie tam przeniosła do roga. No i dobrze. Agresor. Więc tak to wygląda. Jest ogólnie dzisiaj zimno, jest minus 3. Pojedełka zamarznięte. Czekam, poczekaj, że otają, żeby czuć, widać. Było to całkowicie zamarznięte. Bierz sobie woda, no wiadomo. Twardy dość ten lód jest. No to co, myślę, że już przejdziemy od razu tak do filmiku. Ogólnie jest tak fajnie, że jest tak mroźna i bardzo fajnie świeci słoneczko. Bardzo fajnie to tak wygląda ta pogoda. Aczkolwiek dla klików tak średnio, bo połowy są zamarznięte. Na razie napić się nie mogą. Dobra, chodzi o tutaj te dwie samice. Ponieważ tak myślałem, że one są kotne. No i jedna z nich na pewno była. Teraz przychodzę do hodowli, dać im jedzenie, no i patrzcie. Która z nich się okociła, nie wiem, która, lub obydwie naraz. No i są martwe, młode. Tu jest tego pierwszego w ogóle zobaczyłem. Pamiętam tego, on dość spory jest. Taki dość, no duży. Tu zaś taki malutki leży. Ale tutaj są chyba trzy. Przynajmniej trzy widzę. Tak. Raczej nic więcej nie ma. Krwi dużo. No jestem ciekawy, czy tylko jedna się okociła, czy dwie. Nie wiem. Ale no trudno. Są w ogóle młode, są zamarznięte. Sztywne. I tak te młode były z kazirostwa, więc jakoś taka straty i takiej straty wielkiej nie ma. Bo po prostu młode są z kazirostwa, więc mogłyby tam, nie wiem, jakieś później urosły takie dziwne czy takiego. No ale tak czy siak, jakby rosły dobrze, no to w sumie byłoby 6 klików więcej. No cóż. Były wcześniej tam osoby, siedziały, no to nic nie kombinowały, nie wybudowały gniazda, aż ona się nie okociła. Dałem je razem, no to patrzcie. Ale patrzcie, jaki ten jest wielki. Go pokażę. Wielki jest. No, z dychę będzie miała chyba nawet. No cóż, no szkoda. Bo mogłyby być jakieś młode. Nie wiem, tam przepatrzę jeszcze później, czy coś tam nie ma, bo nie chcę tak gołymi rękami, bo mam rany na palcach. Nie chcę, żeby jakieś zakażenie się udało, albo coś takiego. Albo po prostu ta rana została niezaczyszczona. Więc sobie później założę rękawiczkę i przepatrzę jeszcze tą ściółkę, takie ala te gniazdo, czy czegoś tam jeszcze nie ma. No cóż, to trudno. Tak to wygląda. Tam nic nie ma za samicami. W ogóle drugi raz taki przypadek mam. Dobra, zamkniemy. Całkowicie zmrożone te pójdą są. No co, no trudno. Zdarza się. Co tutaj do tego samczyka, do tatuażu, to tatuaż w miarę wyszedł. Tylko jest tam troszeczkę tam przy sierści jest i tak go też nie do końca widać. Ale widać kropki, jest dobrze odbite. Jest spoko. Tak myślę, że ten film nie był taki krótki, bo ma niecałe 5 minut. To dołożę tutaj samiczką jeszcze słomy, żeby nie popełniły tego błędu, co ja wcześniej właśnie z samicami, tymi dwoma, bo też jakoś dużo słomy tam nie miały. To też może być
przyczyna tego, że po prostu młode nie przeżyły, ale no też zimno jest. W sumie to były też pierwiastki. O nią się boję się najbardziej, bo teraz jest jedyną pierwiastką z planowanych wykotów. Tego te damy najwięcej są, żeby miała jak największe gniazdo, jak najlepsze. Jeszcze tutaj od jutra będę zakrywał tutaj w ogóle jakieś kota z takiego tu. Bo to no jednak się boję trochę. A na tym wykocie mi najbardziej zależy. Tutaj damy jeszcze samicy w jeden sobie starszy, bo młodsza tam dość sporo ma tej słomy. No i samica mieszańca też ma dość sporo słomy, a ta nie wiem co z tą słomą zrobiła. O. Niech sobie coś tam działa dalej. Dobra. W sumie jeszcze mogę iść pokazać samiczkę WN. Ogólnie też ostatnio próbowałem zakładzić samicę NC. Nie wiem czy to wyszło czy nie. Na razie się nic nie przekopuję. Za jakieś 4-5 dni sprawdzę czy jest kotna. Samiczka WN sobie teraz odpoczywa. Wiadomo, samiczka WN teraz jest kotna. Teraz za jakieś 2-3 dni powinna się kocić. To nie widzicie, tam ciemno jest. Też przekopuję dość mocno ściółkę. Ale po ściółce wnioskuję, że gniazdo mogłoby być tutaj tam w rogu lub tutaj pod paśnikiem, taka dziura jest wywalona. No cóż, no zobaczymy. Lepiej ręki nie wkładam, bo się mnie zaatakuje. No to co? To chyba tyle w tym filmie, bo w sumie dzisiaj chciałem tylko właśnie pokazać ten nieudany wykot. W sumie nic więcej do powiedzenia dzisiaj nie mam. No więc co, do kolejnego filmu, trzymajcie się, no i cześć.